Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Jerzmino, dzień dobry Państwu. No to powiedzmy, jak minęła doba, jak wygląda sytuacja? Nie mam dziś dla Państwa niestety dobrych wiadomości. Zacznę najpierw od Dnipra, gdzie doszło do 22 naszego mieszkalnego budynku. Tam na daną w godzinę my mamy informację o 35 zabitych ludziach. 35 jeszcze zostają pod gruzami. Pracy nie kontynuowane, ale Dmytro, postawmy tutaj na moment trzy kropki. Musimy zresetować połączenie z tobą. Zaraz mam nadzieję, że uda nam się jeszcze raz wrócić do korespondencji i dosłownie za moment ponownie usłyszymy Dmytro Antoniuka. Jak przekazał Dmytro, no, bardzo tragiczne informacje, które płyną z Dnipra. Kilkadziesiąt, ponad 30 ofiar śmiertelnych i jeszcze ponad 30 osób, które cały czas znajdują się pod gruzami. Przypomnijmy, Rosjanie zrzucili rakiety, uderzyli w budynek mieszkalny. 39 osób zostało uratowanych, a 75 osób jest rannych. Teraz już mamy ponownie połączenie. Witaj, Dmytro. Tak, witam. Mam nadzieję, że słyszymy się dobrze. Tak. Powtórzę, że w tej godzinie mamy informację o tym, że zabitych tym uderzeniem tej rakiety w Dnieprze są 35 osób i 35 są pod gruzami. Już cały świat być może obleciało też zdjęcia z tego zniszczonego domu, gdzie po prostu rakieta rozwaliła całe mieszkanie i została kuchnia, na której widać, że stoi stół, stoliki. I już w Polsce to jest porównane do słynnego zdjęcia z Warszawy, gdzie też rodzina siedzi przy stole, ale nie ma dwóch ścian na tej kuchni w rozwalonym wybuchami, bombami budynku. No to jest dokładnie to samo, tylko jeszcze jest już nagranie z być może dnia urodzin jednej z trzech bodajże małych dziewczynek, które mieszkali w tym budynku i na tej kuchence akurat świętowali jej urodziny. I już jest informacja, że ich ojciec został zabity przez ten wybuch. Także ratownicze prace są nie takie szybkie, ponieważ nie wolno używać przy takich pracach ciężkiego sprzętu, który może zawdać też ran tym ludziom, którzy być może jeszcze są żywi pod tymi gruzami. To dotyczy Dnipra. W nocy dzisiaj było kolejne uderzenie rakietami typu S-300 w Zaporożu. W Zaporożu wiemy o tym, że dwóch rannych dzieci doprawiono do szpitala. Także tam też jest źle, tak powiem. I jeszcze powiem o tym, co wydarzyło się w Kijowie w sobotę, kiedy my najpierw usłyszeliśmy wybuchy rakiet. Ja to słyszałem ze swojego mieszkania, słyszałem 5 wybuchów, a dalej tylko potem już była włączona syrena, alarm powietrzny. Okazało się, że po raz pierwszy Kijów został zaatakowany rakietami typu albo S-300, albo S-400, czyli rakietami, które lecą na takim łuku balistycznym, których albo nie widzą radary, albo nie mogą nic z tym zrobić. I po raz pierwszy Kijów został zaatakowany tymi rakietami, którzy lecą na, jeżeli się nie mylę, ich zasięg jest 300 kilometrów. Także to jest też bardzo niepokojąca informacja.
No a co do frontu bezpośrednio. Patrzę na mapę i czytam różnych też różne źródła i widzę, że Soledar niestety jest, można powiedzieć, że jest prawie całkowicie zajętej przez wroga. Wczoraj jeszcze była informacja wieczorem, że na zachodnim krańcu, na zachodnim obrzeżu tego miasta bronią się nasi chłopcy. Ale patrzę dzisiaj na mapę, na przykład Deep State mapy, widzę, że Soledar już no, całkowicie, na tej akurat mapie jest całkowicie zajęty. Co gorzej, wróg już przekrócił koleję, która prowadzi z Bachmuta do Siewierska. I zbliża się do drogi, która automobilnej, która też łączy Soledar, Siewierzk i Bachmut. To jest bardzo ważna droga, która no, utrata której grozi nam też utratą zaopatrzenia całego Siewierzka i innych miejscowości na północ od Soledara. Wróg kontynuuje swoje natarcie pod Soledarem i ta sytuacja jest coraz bardziej zagrażająca. Coraz bardziej zagrażająca sytuacja niestety jest też pod Bachmutem. Na północny zachód od Bachmuta widzę, że wróg nieco polepszył swoje też pozycje i to samo widzimy na południu od Bachmutu i na południowej zachód nawet już od Bachmutu, gdzie w okolicach miejscowości Kliścijewka wróg próbuje i skutecznie niestety zbliżyć się do wielkiej trasy, która łączy Bachmut z na przykład z Czasowym Jarem, z Konstantynówką i z innymi częściami, nieokupowanymi częściami i ważnymi miastami w obwodzie donieckim. To przez tą trasę akurat idzie najwięcej zaopatrzenia dla obrońców Bachmutu. Także sytuacja pod Bachmutem jest ciężka, jest zagrażająca i wróg chociaż nie ma wielkich postępów, ale on ich ma. I znów powtarza, że nie liczy się ze stratami, które ponosi. Bardzo trudne informacje, które płyną dziś faktycznie z Ukrainy. Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Kijowie, także publicysta, historyk. Dmytro, jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Dziękuję ślicznie i dziękuję za, znów po prostu powtórzę, dziękuję za wsparcie Polski, Polaków, za pomoc, bo ona nam, jak widzicie Państwo, jest nadal bardzo potrzebna.